Bardzo uradowany wręcz, że Daniel Magical rzuci w moją stronę tak chujowe argumenty, że będzie mi się aż przyjemnie po prostu odpowiadać na nie, bo te argumenty, co powiedział Daniel, to jest po prostu śmiech. Zaraz wchodzimy. Będzie grubo dosłownie i w przeności. Siemano, witam serdecznie. Z pierwszą bombką. Była policja, tam dwie no pytania, ale... A jeszcze sorry, podgłośnie wam. Pali z nimi, nie? No i dobra, przechodzimy w takim razie do pierwszej odpowiedzi, bo ja nie wiem kurwa gruby skąd ty wyjebałeś z tym tekstem w tym momencie. E, przecież nawet my razem rozmawialiśmy o tym przez telefon kurwa, że Meduza jak i Rafonix obrazili się na mnie i zjebałem sobie znajomość z nimi przez ciebie, bo cię kurwa nie lubili po prostu, a ja chciałem odbić od tego, co zresztą za chwilę powiesz, ale... Chciałem odbić od tego, że, że nie chciałem być jakoś, nie wiem, czynnikiem, który, nie, który pójdzie za jednymi albo za drugimi. Po, poszedłem po prostu, w tym momencie wybrałem Ciebie i nie wiem nawet dlaczego, kurwa, bo okazałeś się fałszywą kurwą po prostu, autentycznie, nie? Wybrałem Ciebie, bo nic mi nigdy nie zrobiłeś, nie, nie, wiebałeś, nie wiebałeś we mnie żadnej kosy wcześniej. Od momentu, jak zacząłeś mnie atakować po prostu i, po, i mówiłeś o tym guziku, że ja niby stworzyłem z walką i tak dalej. Nie wiem, skąd to wziąłeś. W ogóle nie wytłumaczyłeś się na tym streamie, skąd wziąłeś te informacje. Eee, ja bym chętnie w ogóle otrzymał jakieś info od Ciebie na ten temat, odnośnie pozdro od Pozdrowy Pozdro, Wbijemy tam do Ciebie później. Ale się z Rafonixem i Beduzą dlatego, że Tobie zaczęło się coś jebać. Tylko po prostu Zacząłem się z tobą kłócić, bo pierdolisz na mnie jakieś głupoty i zaczynasz fałszem jakimś wpierdalać mi kosę na, na własnym streamie, mówiąc na przykład, że tchórze walkę z guzikiem. I jakbyś tego nie powiedział, to w ogóle miałbym wyjebane, to robiłbym dalej filmy jak robię, robiłbym streamy normalnie jak robiłem, robiłbym sobie aferki jakieś inne. W ogóle nie wiem skąd ty, pierpi, skąd ty bierzesz te swoje argumenty, one są... Po prostu spizdy wzięte tak naprawdę, ale za chwilę przejdziemy do rzeczy, na które, które ja mam na ciebie, bo też mam na ciebie sporo rzeczy i zobaczymy jak ty się wytłumaczysz z tego. Lecimy dalej. To trzymać z nikim, a trzymać z widzami, ze swoją ekipą. Nigdzie, kompletnie nigdzie nie powiedziałeś o tym, o, o tym skąd wziąłeś informacje, że niby nie chcę walczyć z guzikiem. Swoją drogą, jeżeli mam tutaj swoje jakichś lojalnych takich spokowidzów, którzy są ze mną od dawna, warto was prosić, żebyście zostawili kciuka w górę, bo dostałem plotę po prostu, że magikalkarze tym swoim... Raiderom śmiesznym, też wchodzić na mój kanał. On robi tę samą akcję, bo też powiedział, że moi ludzie wchodzą do niego, więc bardzo bym was prosił, żebyście zostawili kciuka w górę, żebyśmy jakoś pokazali barierę na Grubasa, nie? Byłoby mi bardzo miło. Tak czy inaczej, lecimy dalej. Z niektórymi, wiecie, bo u mnie to kurde, już fałszywość to już chyba kurde wszędzie będzie, nie? W tych znajomych niektórych, jeśli było i tak, jak mówisz. Dokładnie, teraz mam znowu spinę z Rafoniksem i nagle znowu wyczułeś okazję, by mnie zniszczyć dokładnie jak po spinie z baobabem. E, wszystko było zajebiście, gdy miałem super wyniki, rekord Polski na wywoływaniu duchów. Wtedy Bokzel chwalił i mówił wow, ale dymy, ale gdy pojawia się hejt, to według Ciebie Bokzel, co? Trzeba taką osobę dobić, tak? Taki dajesz <grym> na przykład. Nie, jakby Taki jesteś, też jesteś pewnie kurwa w życiu prywatnym z inną osobą, a za kamerą inną osobą. A ja streamuję swu... Spokojnie, do tego przejdziemy za chwilę, jaką ty jesteś kurwa osobą poza kamerą. <grych> Jak teraz powiesz... ...woje życie, wy wiecie, że potrafię się jednak nie wywiązać z tych umów, z niektórych się poprawię wywiązać. Potrafię się napić, iść kurwa, nie wiem, tutaj do klubu. Powiedzieć wam to, że idę do klubu. Bogzel wam powie kurwa, że idzie do klubu kiedyś, abyście go spotkali? Nie. Bo oni są zamknięci w swoim kurwa studiu, na swoim kanale w Czterech Ścianach. I kurwa chuj was to obchodzi, co on robi. On myśli... A chuj widzów co obchodzi co ja tam robię prywatnie To jest moje życie, moja firma, ale se biznes tu otworzył Ale nie wiem, nie, jakoś kurwa e, Nie widzę potrzeby chwalenia się ludziom, że idę gdzieś do klubu Albo idę się napić kurwa, to ty po prostu, to według ciebie to są jakieś nie wiem kurwa Przymioty e, szczerego streamera kurwa, czy jak to mam nazwać inaczej Przymiotem szczerego streamera jest to, że powiesz ludziom, że idziesz się najebać Albo idziesz wyruchać jakąś kurwę, ja pierdolę stary No, no fucking way Powiem ci, że kurwa Ta morda teraz dobrze ten opisuje ciebie i twoje argumenty w moją stronę. Bo wiesz jak, ja jestem szczerym streamerem kurwa, nie? I ja to mówię swoim widzom, że idę się najebać albo idę wyruchać jakąś kurwę, a ty to nie mówisz takich rzeczy. Ha, pierdol się, frajerze. To jesteś właśnie ty. Typowy Daniel Magical. Ale lecimy dalej, bo kurwa ja dzisiaj... To będzie dla mnie się komedia jak chuj moi drodzy. Piękna sprawa. Może może donaty stworzę, może to, może kurwa fołys kogoś podkradnę na jakiś psychiatryk. Niech tylko oglądają, dają kasę, nie muszą wiedzieć co robię w życiu prywatnym. A taki magikal debil Pokazuje jak chleje z mamą, jak chodzi kluby, No oczywiście jest, się czym chwalić kurwa. Chięcia gada, że to, tamto i kurwa po prostu ja nie mam tarczy, a on myśli, a chuj widzów co obchodzi, co ja tam... Niech tylko oglądają, dają prywatna gada, że to, tamto, i kurwa po prostu ja nie mam tarczy, a on ma olbrzymią tarczę pokazuje jak chleje z mamą pokazuje jak chleje z mamą pokazuje kurwa jak chleje z mamą, pokazuje kurwa jak siadam na butle od vanisza pokazuję jak jestem przyjebany, pokazuje jak wpierdalam majonez, kurwa siedząc na vaniszu no w, no w sumie no tak, no nie mam, to jest twoja no rzeczywiście, ja, nie masz tarczy no nie masz tarczy, zdecydowanie jesteś fucking ten out of ten kurwa oceniam, oceniam te argumenty tak dobrze jesteś moim kurwa osobistym chrystusem dzisiaj nie autentycznie ci gadam, lecimy dalej Jak chodzi na kluby, robi zdjęcia gada że to, tamto i kurwa po prostu ja nie mam tarczy, a on ma olbrzymią tarczę czejcze, ja nie mam się czym nadbronić bo wiecie jaki jestem, wiecie znacie mnie no i dlatego mnie oglądacie nie yy. Dobra Dalej kochani Za chwilę donate y włączę oczywiście ja Wam dziękuję za każdą zutówkę Jeśli naprawdę tak jak... No Jak mówisz byliśmy kolegami to Ty okazałeś się tutaj fałszywy Ja też mam dużo za plecami. Potrafię wyzwać powiedzieć swoje zdanie jakie mam o innym Nawet patrz jak tam na jest na 20 tysięcy widzów potrafiłem go wyzwać, jak miał 500 widzów, też potrafiłem go wyzwać i tak dalej ja mam mu wiele złe on znowu będzie miał po 2 tygodnie, Też moim zdaniem dzięki ale jak on będzie... nie to było popchnięcie ja tu kurwa siedzę w bardzo trudnych dla mnie w streamie nigdy bym nie dożyłem, to było popchnięcie ja tu kurwa na streamie, nigdy bym nie dożyłem to na streamach chuj z tym, że y, tą sytuację wraz z mamą wyjaśniłem z 50 razy, dokładnie, mama nigdy on też będzie znowu o mnie gadał, wyzywał Teraz będzie gadał, że mnie nie zna. Kto tu daje McGeehole? Nie zdą nie znam. W dupie z nim, ja go teraz nie potrzebuję, mam teraz dużo widzów, on ma mało. Ja o nim nie powiem. Ale jak on będzie miał mało widzów, a ja dużo, to uuu, gruby, coś to mówię czy tak kurwa to jest, nie? Dobra, Bogzel mówi, że ja biję matkę i pokazuje, teraz streamach chuj z tym. Nie kurwa, to nie było tak, że ja mówię, że ty bijesz matkę, cymbale. Bo inaczej ci mógł, powiedzieć nie mogę. To chodzi o to, że ja wczoraj wczoraj, czy przedwczoraj, oglądałem szota, jak mówisz, że Rafonik zbije swoją matkę, a pokazujesz poka swoją hipokryzję, napierdalając swoją, albo tam popychając ją po prostu i wyzywając. Tu nie chodzi o to, że ja się do tego rzucam, bo nawet rzuciłeś jakiś taki argument. Powiem Ci szczerze, mnie, ta Wasza libacja alkoholowa i tak dalej, to jest Wasza sprawa, ja... Nic, powiem Wam szczerze, nic do tego nie mam, bo nawet nie wiem, czy to nie jest ustawiane, kurwa, czy to nie jest wyreżyserowane popchnięcie matki, żeby szoterzy... Nie zajebali po prostu 10 tytułów w stylu Daniel Magical bije czy coś Ty na tym zyskujesz bardzo dużo, bo zyskujesz na tym w czasie rzeczywistym bardzo dużą liczbę osób To znaczy, że streamujesz, masz 3,5 ludzi Są speedshoterzy, ja na to tak mówię, czyli osoby, które potrafią rzucić shota na przykład 10 minut po tym jak ty wykonasz jakąś czynność i w tym momencie jak oni to wrzucą na swoje kanały, to ty automatycznie masz plus 2, plus 3, plus cztery tysiące ludzi na streamie i potem się kręci po prostu i masz coraz więcej osób, trafiasz na czasie i tak dalej. Więc tak to mniej więcej wygląda Daniel, ale dobra, lecimy dalej. Wiem, że y, tą sytuację wraz z mamą wyjaśniłem z 50 razy, dokładnie. Mama... To nie jest tak, że wyzywa go potem pakujemy kurwa światła, kamery i do domu spierdalamy. Nie! To jest kurwa po prostu nasze życie, my tak sobie je ułożyliśmy. A ja jestem bardzo nerwowym człowiekiem, po, po mamie przez dzieciństwo, teraźniejszość kurwa w gimnazjum, technikum ze szkołą problemy, kurwa tibia... No, no, no. Dobra. <ścoughs> no, i kurwa chyba obudnik grozi się tutaj odpala w tym momencie. Ale dobra, lecimy tak. Dziękuję każdemu za 10 tysięcy polubień. Widzę, że również od y, magicznego wiło tutaj dużo ludzi. i Również was witam, pozdrawiam was bardzo, chociaż bardziej pozdrawiam swoich widzów. Moich przeciwników oczywiście jebać Bo ich ich, tutaj, ich mam tutaj wyjebane, tylko liczą się moi lojalni widzowie, których szanuję i dzięki wam za kciuki w górę i za wsparcie A teraz lecimy w takim razie do paru argumentów, może parunastu nawet, bo może na spontanie wymyślę coś jeszcze, żeby coś w ciebie wbić. Dobra, tutaj mamy jakieś... Ty płacił alimentów, bo dużo zarabiamy, a płacić na dzieciaka 250 zł. Dobra, pierwszy kurwa e, przejaw hipokryzji na rozgrzewkę to będzie akcja e, z ojcem Łukasza. Ty kurwa wypominasz ojcowi Łukasza jakieś niepłacenie alimentów, a ty... A Wy nawet nie wiecie o tym, że kurator, znaczy większość, niektórzy wiedzą, ale niektórzy nie. Kurator wyraźnie powiedział, że streamy z urzędniczej negatywnie wpływają na sytuację Łukasza i przybliżają go do osedzenia w bidulu. Mimo tego jednak kontynuowałeś streamy mając w dupie brata, no bo hajs w kieszeni przecież jest ważniejszy. Dziękuję tutaj oczywiście użytkowników i z wykopu. Eee, tu jest Twój przejaw raz, że hipokryzji, bo to, to, że masz wyjebane na rodzinę to już chyba każdy wie. Tego już kurwa tutaj nawet nie muszę mówić. Ale sam fakt tego że wypominasz komuś e, zło, które, które wyrządza Łukaszowi, kiedy on przez ciebie nie może wrócić do domu, bo przecież tam kurwa, tam nie ma warunków nawet, żeby on się mógł uczyć, czy coś w tym stylu, no kurwa. To jest, to jest dopiero pierwszy argument. Lecimy dalej. E, mówisz mi coś tam o jakichś moich obietnicach, że e, nie spełniam odnośnie polubień, czy coś w tym stylu, chociaż takie coś do mnie doszło, no to... Szkoda, że kurwa, jeżeli chodzi o polubienia i każdy tysiąc lajków to godzina dłużej stream, bo też tak miałeś. I nigdy nie zrealizowałeś, tylko kończyłeś streama wcześniej, bo sprawy prywatne. Więc kurwa tutaj... Ja również to jest mój argument, jeżeli chodzi o te polubienia i tak dalej, że... Staram się te maratony robić tak, żeby one wchodziły po prostu Jak ktoś wbije te polubienia Ale nie zawsze jest opcja, żeby dokończyć na przykład montaż trzeciego, czwartego filmu Bo nie spodziewałem się, że ludzie potrafią na przykład 60 koła lajków wbić w ciągu 3 godzin Ale lecimy teraz do bardziej grubych argumentów Mianowicie kolejne. O nie, to jeszcze jest w sumie lajtowy hmm. Kolejny argument Zikcio I znowu twoje pierdolenie pod wpływem alkoholu i, i, I ściemy, bo inaczej tego kurwa nazwać nie można. E nazwałeś publicznie Zikcia, nie mając żadnych dowodów praktycznie, bo nie masz żadnych nagrań, nie możesz nic tutaj powiedzieć. Zikcio będąc osobą publiczną nagrywa sobie i ma, swój, ma swoją społeczność, ma ludzi, którzy go lubią. Ty natomiast wybajesz mu kosę, ja też przy, ja przenoszę wydarzenia z przeszłości na razie, tak jak ty wziąłeś przed chwilą też argument, że mówiłem coś na guzika, a wczoraj mu robiłem rajda, tak więc to jest w sumie na, na szybko znalezione, żeby... Po prostu zaargumentować tobie, że jesteś pierdolonym hipokrytą, kłamcą, fałszywcem i do tego, kurwa, nie wiem co jeszcze mogę na ciebie powie mówić, no po prostu jesteś przyjebanym według mnie, ale dobra, lecimy. Medusa, Medusa kurwa wybrał grubasa jebanego Zikcia, który kurwa w ja go znam rok temu, poznałem go na hitboxie, wpiszcie sobie Daniel Medzikar Zikcio, to jest jebana kurwa, która... Podrywał dusie od guzika, tak Meduza go wypromował Dlaczego? Bo to jest zbywany, kurwa Grubas Zajebiście Ty kurwa hipokryto Zajebisty argument przede wszystkim na samym początku Meduza wypromował Zikcia, bo jest Grubasem <klucz> Szapoba kurwa no, ty, On kurwa, brał do nocha ciągle bierze Ty masz prawo w ogóle coś mówić o braniu do nosa Ty kurwa co niejednokrotnie ludzie nawet widzieli te twoje gały i to, jak, to co ty odpierdalasz na streamie, ale to do tego dojdziemy jeszcze, bo za chwilę wam pokażę jakieś przykłady e, podejrzenia na przykład. Nie będę tutaj mówił tego oficjalnie, bo kurwa... Nie chcę się wiebać jak w jakieś szambo, bo tam słyszałem, że masz jakiegoś prawniczka i tak dalej, a jeżeli chodzi o takie streamy, to bardzo łatwo się wpierdolić. Ale to co tutaj pokazuję, to są fakty, które są już opublikowane, więc tutaj akurat mój prawnik również sprawdził i wiem o, o czym mogę o czym mogę mówić. W każdym razie ty masz, ty, ty kurwa, jeden z naczelnych pijaków polskiego internetu, masz prawo coś mówić na Zikcia, że jest alkoholikiem i czpunem. I ty mówisz o mnie hipokryta. Pokazując swoją kurwa mać, stare, what the fuck. Dobra, lecimy dalej, nie? Bo...